To już trzeci rok z rzędu, jak odwiedzamy koło PZW Mieroszów podczas drużynowych zawodów. Jako jedni z faworytów będziemy starali się obronić tytuł, który wraz z Marcinem zdobyliśmy rok temu. Na zawodach melduje się 100% frekwencji wspaniałych wędkarzy. Każda z drużyn chce zająć jak najlepsze miejsce i w chwale zakończyć zawody. Mimo wszystko liczyła się dla nas fajna zabawa, czas na integrację oraz samo spotkanie, ponieważ znamy się już kilka lat i dobrze się bawimy na takich imprezach. Jak poszło mi i Marcinowi? Zobaczcie sami. Witamy Was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka. Znajdujemy się dzisiaj w Golińsku na zawodach teamowych 24-godzinnych. I wziąłem sobie do drużyny Marcina, ale nie wiem dlaczego. Ja stwierdziłem, że ja wziąłem Kamila, że mu znowu po raz kolejny pokazać, że fakt, jest, gramy się do jednej bramki, ale w teamie to ja dzisiaj będę lepszy znowu. Ale okej, do jednej bramki, więc dzisiaj razem walczymy i postanowimy walczyć razem. Będzie ważenie na pewno w trakcie zawodu, więc zobaczymy sobie, rozdzielimy to na dwie tury. W której siatce będzie więcej? Właśnie, w której siatce będzie więcej, bo nie dość, że jesteśmy razem w drużynie, to jeszcze i tak musimy ze sobą rywalizować. Jak zawsze, wiecie dlaczego, żeby zawsze była atmosfera. O to w tym chodzi. Zapraszamy Was na kolejny odcinek. Dzień dobry wszystkim. Na zawodach wędkarskich, trzecia edycja, starcie teamów dolnośląskich. Krótkie przemówienie z mojej strony. Chciałbym tutaj poprosić gospodarza koła, Zbigniewa. Zbysiu! Chciałbym Ci serdecznie podziękować. To jest nasz gospodarz koła dzisiejszych zawodów. Przyszykował cały teren dla nas w dniu dzisiejszym, dlatego mu za to dziękujemy. Jeszcze raz dziękuję. Dobra, przechodzimy do kolejnego punktu. Przedstawię drużyny. Team Giętka Wędka, Kamil Marcin. Team Wichura Memek. Team Paweł Piotr. Team Grim Team, Krzysztof i Kuba. Team Łukasz Grzegorz. Grzegorz jedzie. Team Olaf Kacper. Team Jurek Rafał. Team Jakub i Tata. Team Mikołaj i Michał. Team Adam Wiktor, Wiktor też się spóźni. Team Janusz Krzysiek. Team Adrian i Irek. Też tutaj. Wszystkich przeczytałem. Dziękuję Wam serdecznie, że przyjechaliście na dzisiejsze zawody. Chciałbym podziękować tutaj za ufundowanie nagród gminie Meroszów naszemu burmistrzowi Andrzejowi Lipińskiemu, no i też za udział Dominikowi sklep Domino Sztabno Zdrój ulica Solina. Dziękujemy. No i co, no przejdziemy do tej najważniejszej rzeczy, czyli losowanie stanowisk. Cztery. Nie. Czyli mamy dwójkę. Zaczynamy jak pierwszą to. Nikt mnie nie zrobi. A my trzymamy pierwszą z pierwszej ten. To jedziemy pierwszej edycji. A mogłam zamętać ze mną, to byś nie chciał. 11. Marcin ewidentnie był zadowolony z losowania, po czym ambitnie okazał swoje zadowolenie i chciał, aby płuco wyleciało mi chyba dziurkami od nosa. Na szczęście tak groźnie nie było, jak to wyglądało. Jakbym mnie znokautował, to sam by musiał sobie radzić. Do wędkowania przygotowujemy się tak jak zawsze. Kilka rodzajów rybactwa w dość dużej ilości. Glina z zanętą, mieszanka miała 70% gliny, a 30% zanęty. Wiemy, czego możemy się spodziewać na tej wodzie. Należy skupić się na drobnych rybach i łowić je bardzo często. Jak widzicie, stanowiska są rozłożone. U Kamila wszystko też przygotowane. U mnie jak najbardziej. Tak samo przygotowane. Kamil dwie wędki. Jedna odległość dalej, druga bliżej, tak samo u mnie. Mamy w sumie cztery linie. Będziemy sobie badać, w międzyczasie będziemy sobie podpowiadać to, co, na jakie odległości, na co, jak łowi. Miejmy nadzieję, że to przyniesie dobrą korzyść. Ty też będziesz łowił? Tak. A złowisz dużo ryb? Tak. I największe? Tak.
elegancko. Jak możecie zobaczyć od lewej strony, jokers rozproszony, pinka biała topiona, pinka rubinowa topiona, ochotka haczykowa w wodzie z koszyczkiem do przepuszczania, czerwone robaki kukurydza, rubinowa żywa, pinka biała żywa, pinka zanęta i jesteśmy gotowi i możemy zaczynać. Z tej strony nasza konkurencja. Między stanowiskami mamy taką długą przerwę. Zawodników jest 24. Cały zbiornik zawalony ludźmi, ale będzie fajna, czysta, zdrowa, przyjemna rywalizacja. Zawody rozpoczęte. Zaczynamy zabawę. Jest to dość trudny maraton ze względu na czas wędkowania. Wędkujemy od popołudnia do godziny 12 dnia następnego. Z Marcinem cały czas łowimy ryby i setki razy przerzucamy wędki. Staramy się nie przekarmić ryb, aby były cały czas zainteresowane przynętą i widać, że nasz plan działa. Rozpoczęliśmy wędkowanie bez wstępnego nęcenia. Podawaliśmy jedynie tyle, ile zmieściło się w koszyczku. Pod wieczór jest przymusowa przerwa dla wszystkich. Wyciągamy wędki i idziemy się najeść oraz porozmawiać. Do dyspozycji mieliśmy przepyszne ciasta, a kto je zrobił, niech się tu przyzna w komentarzu pod filmem. Była również zupa gulaszowa i pieczenie kiełbasek przy ognisku. Jedzenia było tak dużo, że nawet z dokładką można było wrócić. Na jedzeni mieliśmy jeszcze trochę czasu na rozmowy i żarty, a następnie można było wracać do nocnego wędkowania. Ale dziobie, ale dziobie, ojojojojoj. Ale alkoholik. Jezu, ale 0-0 jest tu jak nic. Widać, że Paweł nauczył. To będzie film jak nic. Noc była spokojna. Kilka osób złowiło karpia, karasia i amura. Wędkowaliśmy do późna, jednak nie udało się nam złowić większej ryby, a o pierwszej przestały brać nawet te małe. Samego rana, jak tylko pojawiły się pierwsze promienie słońca, odpalamy się i wędkujemy już do samego końca. Słuchajcie, mamy drugi dzień, dorabiamy zanęty, poszło całe wiadro. Mamy dużo ryb, ale są to drobne ryby i niektórym wpadły bonusy, więc musimy to nadrabiać i cały czas doić te drobne rybki, bo wpadły amury, wpadły jakieś karpie i my nie mamy nic takiego większego. Weszły fajnie liny, ale nie są za wielkie, ale dość regularnie nam brały, żeśmy troszeczkę ryb dołowili. No, liczymy, że mamy około 5 kilo, więc będziemy się może gdzieś tam w czołówce utrzymywać, ale zobaczymy to wszystko na koniec. Nie jesteśmy w stanie cały czas nagrywać podczas wędkowania z tego względu, że ryby są niewielkie i musimy się skupiać na tym, żeby jak najczęściej je odławiać. Nie mamy nawet czasu namieszać zanęty, na pusty koszyk nawet rzucamy, żeby z opadu tylko dziubać, dziubać, cały czas dziubać i zwiększać te gramy, dekagramy, kilogramy i walczyć o swoje. Zawody już się zakończyły, słyszeliśmy o wynikach 7,5 kilo. Tak się zastanawiamy, czy będziemy mieli 5-6 kilo, ale myślę, że koło tego gdzieś będzie, więc może gdzieś na podium się zahaczymy. Mamy taką nadzieję, ale to wszystko jeszcze niedługo będziecie mogli zobaczyć. Dużo linów złowiłem, ale to były takie liny. Ostatnia godzina była dobra, bo jeszcze parę leszczy wpadło, gdzie nie mieliśmy ich wcześniej, dlatego może te leszcze troszeczkę podbiją ten wynik. Marcin złapał ładnego klenia, albo Jazia, nawet nie zwróciliśmy uwagi, bo to w siatkę i w kosz i do siatki i łowimy dalej, żeby nie tracić tylko czasu, więc może coś tam się uzbiera. Liczę na te bite 5 kilo, że będzie. Ważenie już się rozpoczęło dość dawno. Wyniki po 7-6 kilo. Zobaczymy tutaj u chłopaków, co się dzieje. Wszystkiego nie nagrałem, bo musiałem się pakować i szykować. Nadziubane. Weźcie tam, posprawdzajcie, żebyście mieli filtr. Z dwóch się, a do jednej wrzucaliście? Do jednej. Wszystko. A to tu będzie ze 3-4 kilo. Chodźcie tam, stańcie od razu i Ola wam zdjęcie. Ma to, że poczujcie się, Ola, proszę. Ola. To jest takie zdjęcie. Czemu? Nadziubać tyle ryb? Nie każdy by nadziubał. Ja widziałem, no. Bo nie kradli wam ryby. Gdzie jest ta? O, troszkę ją szczepi. Po to pułapkę działała, nie? Szczepi i dam siatkę. O właśnie, dobra. Będziecie ten, ważymy ten, chłopaki osobno, czy idzie wszystko do jednej? Do jednej. Powiem wam, że nie będziemy macie do przebicia. No wiem, ale tak liczę, że max 5 kilo będzie, nie więcej. Nie, no co ty.
No, jeszcze. Tam przybili ryba, wypadła temu Marcinowi. Marcin, sprawdźcie proszę, czy macie wszystko. Tak, ja wszystko ja mam tutaj siatkę tam. To moje. Pusta? Dobra, nie kamerę. Tak. Dobra. Mateuszek, no. Wy tam robicie zamęt chłopakom. No dobra. Mam tutaj... To poponizowało dostaną. Ta drobnica to... Tak, straszna. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie, nie, to nie tak. Ile nie, liny? Nie, dajcie jeszcze to, co robię. Ryba została. Dwie. Macie? No, sprawdźcie. Uda się? Nie da się? Na razie będzie ten. I? O, kurczę, czwórka jest. No jest tego nadziubane, co nie? Czemu siedzieliśmy na mętli? 9200, ja pierdolę! 9200! Daj! Chyba ja nie zapisałam, ile tam było. No moment! Ile? Nie zatrzymała się. Nie zatrzymała się, bo szusz łapił ją ze szatki. Mati! Prawie 6. Czyli? Jeszcze nie, no musisz się zaspokoić. 5,85. Nie, czekaj. Nie zatrzyma się. 85. No pokazuje cały czas. Nie, nie, 5,84 jak się nie no i dobra. Będzie z tamtej strony. Jakiegoś Big Fisha dajecie? Nie, nie. O, to ja dam Amur na bagnie. No Amurek ma prawie 2 kilo. Weź tu się pokaż. Ile kurwa. No puszka. Super, dziękuję. No, czekaj, jeszcze pokażę. I 5,84 tak się udało zbierać samej drobnicy. Trzymaj. I ryby wracają z powrotem do wody. No, powoli. Nie było tak źle. Bałem się, że nie będzie 5 kilo, a to prawie 6. Dużo nie brakło. Muszę wam coś powiedzieć. Niektórzy mieli po 3 karpie, karasie 1,5 kilowe. A my drobnicą, tą małą, co widzieliście przed chwilą, zajmiemy drugie miejsce. Samą drobnicą. Brakło nam tylko jednego bonusika, żeby być pierwsi. Sama drobnica, małe linki, małe wzdręgi, małe płotki, dwa większe leszczyki, ale multum tego było. Prawie 6 było, Piotruś. Jeszcze raz każdemu z osobna dziękuję. Mi się wydaje, że no jak na każdych zawodach, no rybka raz bierze, raz nie bierze, ale to jest wszędzie. Były takie momenty, no troszkę adrenaliny tutaj. Kolega miał jakąś rybę, no słyszałem, odjazd był, no ale co potem się działo, to już nie wiem. Ale fajnie. Każdemu z osobna dziękuję za wspólną rywalizację. Jeżeli czas nam pozwoli, zapraszam na następny rok, na 4. edycję. A teraz przekazuję tutaj Marcinowi, naszemu wiceprezesowi, dalszą część, czyli uhonorowanie zawodników. W zawodach brało udział 12 drużyn, 3 drużyny nie złowiły żadnej ryby, nie zostały sklasyfikowane tym samym. Zróżnicowanie wyników było bardzo duże, między 9 a 1 miejscem jest ponad 10 razy różnicy. To znaczy 9 miejsce to jest 730 gramów, natomiast 1 miejsce to jest ponad 7 kilo. Zróżnicowanie bardzo duże. Największą rybą z zawodów okazał się Amur. O wadze kilo 610 złowił tą rybę Piotr z teamu Piotr i Paweł. Zapraszam po odbiór nagrody. Na 4 wędki, żebyście 4 bonusy teraz będzie stargał. Na końcu są wśród drużyn najlepszy wynik uzyskała właśnie drużyna Piotra i Pawła. Zapraszam po odbiór nagród. Wynik 7,750. Paweł! A zapuszczasz? Muszę, proszę sobie wybrać nagrodę. Na pomocy. Wybieraj, co tam chcesz. Jak to jest? Jest jedna nagroda na drużynę. Aha. Nie! Każdy z osobna. Tak, każdy. Dobra. To każdy z osobna. Ty sobie wybrał. No tak. Nie, to jest torba. Torba, a to? Marta.
Jeszcze ten, podbieraj. A, podbieraj. Dajcie wam zdjęcie, zrobię teraz. Tutaj dla was. Weźcie wyciągnij ten sobie ten. No właśnie, bardzo dobrze. Jeszcze pionie, chwilka. No zaraz potrę. To trzymaj, nie? Nie, to tak. Patrzcie się tu panowie tutaj. Gotowi? Dzięki. Czekaj. Co ty tam? Czekaj. Jeszcze raz. Dobrze. Jeszcze raz. A od razu jaki ucieszony. Po podwieście. Dobra. No i urząd skarbowy jest. Drugie miejsce zajęła drużyna Giętka Wędka z wynikiem 5840. To wy, Marcin, to wy! Wygraliśmy! Mam cię! Dam im telefon! Gratuluję! Telefon. O! Można dechnąć. Dobra, dziękujemy bardzo. Gratuluję. Matę sobie nie ma. A ja mam rozliczałem. Mam tak chodzi, nie ma. Mam sobie, bo nie biorę to. A weź Matę się ustawię. Matrioszki byś się trzymał na pewno. No, i to. Tak, też pokażemy, a co? Proszę, masz. Tu? Jeszcze to? To już na pewno. Wiem, że w karty gramy. Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo. Trzecie miejsce, drużyna Łukasz i Grzegorz z wynikiem 4900. Brawo. 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 Gratuluję. Proszę sobie. Wyciągaj tą mamonę. Grzesiu, kurde, wierny pan. Teraz grupowe zdjęcie. Takie najgorsze miejsce, jakie może być, tuż za podium. Drużyna Adam i Wiktor. Zapraszam po mały upominek. W ramach nagrody. Nie, gratuluję. Coś tam było, ale... Kamile, no nie wody było, ale zawsze, no nie wody. Sprzedawał już. Chciał się sprzedać. Czekaj, ja cię to już tam popiłem. Tak, ja to mogę popiłać, ale są dzisiaj na bogato, nie ma nic. Piąte miejsce z wynikiem 4020, Janusz i Krzysiek. Brawo! Brawo! Ale może się zadzwonić do niego i zadzwonić. Dzięki. Znowu nam się zwróciło. No właśnie. No. Szóste miejsce zajęła drużyna Wichura i Memek z wynikiem 3910. Wichura. Wichura. Gratuluję. Wichura i Memek. Wichura Orłow też dawać. Wichura zawiało i poleciałaś. A, tu się trzymaj. Wichura zawiało i wyłożył. I mnie wyłożyło. Siódme miejsce zajęła drużyna Jakub i Tata z wynikiem 2860. Ósme miejsce Mikołaj i Michał 2590. Brawo. I
9 miejsce Ola i Kacper z wynikiem 730. Brawo, brawo, chłopaki, brawo. Gratuluję wszystkim zawodnikom zajętych miejsc. Dziękuję za sportową atmosferę i dobre towarzyskie spotkanie. Dziękujemy bardzo. Pa, pa, dziewczyny. Pa, dziękujemy bardzo. My również dziękujemy, było bardzo fajnie. I na drugie zawody. Bigos, pamiętaj. Tak, a Marcin drinki na... No. Go serwuje. Tak, Sex on the Beach. Sex on the Beach i kamikadze. Wiecie, co my tu mamy? To jest sexy on the, nie? Do zobaczenia. Sexy on the. I on the. Sex na D. No, pożegnajcie się, do zakończenia odcinka. Pa, dziękujemy do zobaczenia bardzo. I zapraszamy na następny odcinek. Wesprzyj NASA, dostaniesz przedpremierowy dostęp do naszych filmów lub jeśli film Ci się wyjątkowo spodobał, możesz nam za niego jednorazowo podziękować. Wystarczy, że znajdziesz pod filmem opcję podziękuj lub w opisie pod każdym filmem mamy link do donate'ów. Dzięki temu będzie jeszcze więcej materiału oraz rozwiniemy nasz kanał. Dziękujemy!